Zawsze niedzielę w Krakowie. O godzinie 21 odjeżdża pociąg do dziewczyn do Gdańska. I jeżeli zagramy jeszcze chociaż jedną piosenkę, to musiałem piechotą tego Gdańska chyba iść. To jest poważne. Pani, bardzo, bardzo jestem miło, że tak nas gorąco przyjęliście. Tak jak wspomniałem, za 2 tygodnie będzie płyta zostaje szuflady. Teraz mamy ze sobą nasze płyty ciszowe, mamy śpiewniki, mamy koszulki z ręcznie narysowanymi anielskimi skrzydłami przez artystkę z Rzeszowa. Też takie ciekawe to zjawisko, takie ręcznie namalowana koszulka ma moc jakby taką większą niż te takie produkcyjne. Wielkie, wielkie dzięki za takie gorące przyjęcie i dosłownie i metaforycznie. Zawsze Krakowie jest tam bardzo, bardzo miło gościć i na pewno będziemy wracali i wrócimy do Was też może jeszcze w tym roku z tą właśnie najlepszą płytą, żeby Państwu przedstawić wszystkie te piosenki ze starej szuflady, część pierwsza. A już wiemy, że płyty ze starej szuflady będą co najmniej 3. Dzięki Waszemu wsparciu w projekcie Polak Potrafi nie musieliśmy wybierać. Mogliśmy te piosenki zarejestrować wszystkie, nagrywamy je cały czas i myślę, że będziemy mieli wszyscy dużo, dużo frajdy ze śpiewania razem tych pieśni na koncertach i gdzieś tam w górach, w których mam nadzieję z nami się gdzieś spotkać. Do zobaczenia na ścieżkach gór, poezji i muzyki.